Serdecznie witamy wszystkich hodowców w kolejnym naszym fotoreportażu poświęconym prezentowaniu hodowców, którzy doszli do sukcesu, taką drogę, którą oni przebyli, poświęcimy tutaj koledze Tomaszowi Rumińskiemu. Kolega Tomasz Rumiński to młody człowiek, 25-letni dzisiaj, ale co ciekawe właśnie to, co w sporcie gołębiarskim jest bardzo fajne, że pomimo wieku młodego czy starszego można zawsze być kimś, kto odnosi sukcesy. Tutaj kolega Tomasz o sukcesach zaraz nam swoich powie, ale zwróćmy uwagę, że prezentując hodowców staramy się wybierać właśnie i takich młodych, i starszych, i no po prostu, żeby była ta ich, że tak powiem, różnorodność duża i każdy, żeby powiedział z tych hodowców, których tutaj prezentujemy, jak oni do tego sukcesu dochodzili, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś myśli, że tylko jedną drogą można jakiś sukces osiągnąć. To zacznijmy może od prezentacji kolegi Tomasza. Kolega Tomasz, oddział 0326, cały czas masz, tak? Tak. Nie zdążyłeś jeszcze nic nie zmieniać. 0326 Toruń. Dzisiaj akurat tu mieliśmy lot na gołębie młode, można sobie będzie zobaczyć, jak te gołębie młode u kolegi Tomasza przychodziły. A będziemy rozmawiać teraz o tym, jak on prowadzi hodowlę, jak dochodził do tego i powie nam, zacznijmy od tego, od sukcesów, które on po prostu ma, żebyśmy mogli zobaczyć, jak można w wieku 25 lat mieć i gołębie i na olimpiadzie, i na wystawach. Proszę bardzo. Co uważasz za swój największy sukces w sporcie gołębiarskim? Największy sukces to chyba zeszłoroczne wyniki. Drugi wicemistrz w intermistrzostwie i wicemistrz Polski w kategorii A. No i miałeś też na olimpiadzie gołębia. Do tego dochodzi go w tamtym roku na olimpiadzie w A kategorii w Brukseli i dwa lata temu na Spartak Jadzie złoty medal w kategorii H. Na wystawie europejskiej. Tomek tak. Młody, ale widzę, używa słowa Spartakiada. Spartakiady to jakby tak ktoś nie wiedział, to z systemu socjalistycznego, to była taka alternatywa, tak, w krajach demokracji, bloku krajów demokracji ludowej, tam się takie spartakiady często odbywały. Takie nazewnictwo i to tak też niekiedy zostało, a to są po prostu europejskie wystawy, które w latach pomiędzy rocznikami olimpijskimi są organizowane. Ty miałeś tam gołębia, który zdobył złoty medal, tak, ale to jest konkurencja międzynarodowa, powiedzmy o tym gołębiu od razu. Znaczy, to była wtedy roczna samica, no, w tej kategorii H wylatała wynik. Mogłem ją wystawić w G w rocznych, ale miała wynik w H wylatany z 6 lotów, super. Postawiłem na H i dobrze, bo chyba w G by była druga, nie? A tak miała złoty medal. No i no, to jest to podstawa mojej linii. Nie? To jej, po tej, jej rodzeństwo, jej dzieci, teraz też jej samica jest w drużynie W. Myślę, że w piątce, w dziesiątce w Polsce z 2 lat będzie jej córka, nie? W A kategorii. To jest podstawa. To są ten największy sukces, to są, ty mówisz, z zeszłego roku, w tego roku też zobaczymy, ale te pierwsze sukcesy, które zacząłeś hodować gołębie, to się w jakich latach się Znaczy, ja zacząłem hodować gołębie w 2006 roku. Pokażmy, 2006, czyli teraz jak ma 25 lat, to wtedy miałeś 14 lat. Już byłeś członkiem związku? Byłem członkiem związku, tak. Kto cię zaraził do tego, żebyś wstąpił do tego związku? Znaczy, tu kolega z mojej miejscowości, Jarek Śliwiński, on już tu należał rok wcześniej. Nie? A ile miał lat? No starszy, ja jestem tam 10 lat starszy ode mnie. I on cię zainspirował, żeby zostać, bo tata, tutaj on z nami tu siedział, przed chwilą kibicował, tata ale nie lotował. Wujek nie lotował. Hodował gołębie, tak bardziej się od tego zaczęło, ale on też nie lotował. A właśnie kolega Jarek, on lotował jakoś tak za jego pośrednictwem tam też zacząłem ten lotować. Ten gołębik, który za plecami tu masz, to jest ten pierwszy twój gołębik, który miałeś, czy inny? Były na strychu tam gołębiki po wujku, co miał na strychu tam budynków. Nie? Przepraszam, że przerwę ci jeszcze, bo kolega Zbyszek Oleksiak nam mówił, że oni to mieli, jak mu tata pozwolił, to na sianie przez się świeczką przychodził. Oglądałem. Ty też miałeś takie przygody nie, ze świeczką? Tak nie, było. Nie. Ty nie musiałeś ryzykować nie. spalenia całej posesji. Tak, a ten gołębik powstał w 2000. No, na przełomie 2008-2009 roku. Od 9 roku tu był już młody. Czyli też jak miałeś 16-17 lat, z tego to szybko liczę. Tak, no, już chwilę temu. I tu wtedy lotowałeś od razu tutaj w oddziale Toruń? Znaczy nie, na początku właśnie był kolega Jarek, też lotował w oddziale Wąbrzeźno. My tak jesteśmy tu na uboczu, nie? Była sekcja Kowalewo, była jeszcze jakaś inna sekcja tu w tym samym oddziale, ale później ta sekcja się przyniosła do oddziału Toruń. No i my zostaliśmy tutaj sami z boku i ja też się wtedy 2012 roku na młode się przeniosłem do Torunia. No bo już tak. Wtedy tam już miałem, powiedzmy, kończyłem szkołę i miałem więcej czasu, już chciałem się tak profesjonalnie zacząć, zająć hodowlą i chodziło o to, żeby miałem wyrównane szanse, a nie tak gdzieś tam na uboczu z boku być i wtedy liczyć, jak zawieje, to będzie dobrze, jak nie zawieje, to będzie źle. Nie? Czyli teraz jak lotowałeś na początku, to lotowałeś w oddziale Wąbrzeźno i sukces jakiś tam odnosiłeś? Znaczy tam, no, w tym roku, co zacząłem się tak bardziej profesjonalnie zajmować w 11. No to już miałem tam i po 3 lotach byłem tam w trójce, w dwójce, w oddziale, po 3 pierwsze gołębie na oddział już się zdarzały, nie? No ale to były początki dopiero, te pierwsze gołębie, coś tam
się udało przygotować, nie udało, jakieś próby, testy. No ale widzę z to tego... gra to, błędu. Z tego co widzę, masz 25 lat, ale jak od 14 roku tak się powiedzmy zajmujesz, że już tak zwracasz uwagę na te wszystkie przygotowania, na tak profesjonalnie, tak to nazwijmy, to szybko, to w sumie nie jesteś taki starzy, masz krótko. Tylko trochę więcej masz. A gołębie pierwsze, które miałeś od kolegi Śliwińskiego właśnie? Też od kolegi Śliwińskiego. Jakieś, no pierwszy rok to były jakieś przypadkowe gołębie, coś z lotów pozostawały też, nie? Dopiero później tam w kolejnych latach zaczęło się coś tam sprowadzać. A dużo miałeś wtedy gołębi od razu? Ja chyba tam 20 w pierwszym roku lotowałem, 20 kilka gołębi. Sztuk. No. A rozpodowy też miałeś już, czy nie? Czy tak nie, miałeś było, zbieranina taka? Była taka zbieranina, tam ileś, już nie pamiętam ile ich tam było, 50 czy ileś, no i z tego tam było chyba 20 ileś tam młodych do lotów. Nie? To były też już od Marka Lipowieckiego gołębie z Proszowic. Od Marka miałem bardzo dużo gołębi, tam później z czasem to wszystko wyginęło, ale tam trzy pary w rozpłodzie zostały. No i Proszowice to tam na południu Polski, tak? Tak, o Krakowa. No. Mhm. Tam powiedzmy z 200 gołębi się trzy pary wyklarowały. Solidne, o tak to nazwę. I masz jakichś potomków teraz od tego? Mam, są już tam, no mówię, skrzyżówki, tam dwie pary są super. No i z nich lecą dzieci, skrzyżówki na te inne gołębie pasują. Nie? Na te od właśnie Rolanda i Denisa Faber. No. A jak to się stało właśnie, że doszedłeś do tych gołębi, bo mówisz, że brałeś od kolegi Śliwińskiego te gołębie, no. Miałeś od kolegi tego z Proszowic, a później gdzie nabywałeś gołębie? Czy to było tak, że na wystawach, czy od kolegów? Znaczy, tak na wystawach mnie gdzieś tak od hodowców tam się gdzieś próbowałem sprowadzać jakieś tam ogłoszeń, czy jakiś szukałem dobrych hodowców, ale to wtedy nie trafiłem jeszcze myślę na żadne. Może nie było wiedzy tak, ale raczej nic się z tym nie pokazywało, nie? Więc wtedy to raczej nie były za dobre gołębie dopiero. Myślę, najlepsze gołębie trafiły na pewno rodziny Faber. To już... A jak trafiłeś do nich? Znaczy, no ja już obserwowałem ich, bo ja powiedzmy, tak jak jeśli chodzi o wiedzę, jaką zdobywałem, no pierwsze tam, powiedzmy, takie podpowiedzi to było tych hodowców, których miałem gołębie. Po czasie to się okazało, po tych latach, co teraz wiem, że to oni to po prostu z własnej niewiedzy, to były złe podpowiedzi. Nie? To było stosowanie dużo antybiotyków po każdym locie coś i gołębie leciały kilka lotów dobrze, a później tak jak właśnie jeszcze w Wąbrzeźnie. Nie? Później kolejne dłuższe loty gołębie słabe po prostu. Nie? Te antybiotyki widać, że obciążały i te no, nie to niby było na przeczyszczenie, ale no. To mówię, co pierwsze kilka lotów, a później już było słabo. Nie? A jeśli chodzi o gołębie Faber, no ja wtedy właśnie oglądałem dużo filmów na internecie, filmów ze studia Tornado o hodowcach, jakieś gazetki, różne artykuły i czytałem tam o dużoczołowych hodowcach i patrzyłem, słuchałem, co ten robi. Własne wnioski i wtedy, no, jeszcze u któregoś hodowców, powiedzmy trzech czołowych z Polski, czy no tu z Niemiec, się coś powtarzało, no to wtedy tam próbowałem coś tak podobnie karmić, podobnie prowadzić tego gołębie. Jakieś tam wnioski, czasem próby, no coś się czasem było powiedzmy dobrym spostrzeżeniem, czasem coś wprowadziłem i było gorzej. Już tak dokładnie tam nie pamiętam, ale to chodzi o karmienie głównie, nie? Jak były karmione gołębie. Czy pokazywać, czy zatem nie pokazywać. I tak właśnie doszedłem do wyników rodziny Faber. Nie? Widziałem, że już od kilku lat lecą czołowo na poziomie mistrzostwa Niemiec. No i postanowiłem wtedy też tam do nich się odezwać i sprowadzić gołębie. Nie, nie byłem. Najpierw to chyba mailowo było, później też tam przez telefon z Rolandem rozmawiałem. No, przypomnijmy, Roland Faber to hodowca pochodzący z Polski. Poznaliśmy go nawet, możemy go zobaczyć na filmie u Rainera Pittmana podczas Dni Otwartych. On pochodzi z tego, co pamiętam, z okolic Kędzierzyna Koźla. Syn mówi jeszcze tak w miarę po polsku, on mówi, Roland mówi dobrze. I gołębie ma dużo różnych dobrych gołębi. On, wcześniej było to związane jeszcze z nazwiskiem Faber Maczyński. Maczyński to był też żołnierz zawodowy, generał bodajże Bundeswehry, z tego co wiem, ale oni spółki teraz nie mają, gdyż mieszkali obok siebie ponad 90 czy 100 kilometrów i to troszeczkę utrudnia takie kontakty. I od pewnego czasu możemy takie gołębie o numerze DV0901 właśnie same Roland i Denis Faber zobaczyć, nabyć. My wtedy, kiedy byliśmy u Rainera Pittmana, akurat był gołąb Rolanda Fabera wystawiony na aukcję. Wtedy była akurat aukcja na rzecz katedry. Wtedy chyba nie, dzwonów dla księdza, dla księdza Żyłki do parafii Klucz. O, i ty te gołębie już powiedzmy od Rolanda Fabera nabyłeś, ale to było tak, że ty sobie jakieś wybrałeś konkretnie, czy on tobie coś złożył? Ja chciałem, powiedziałem mu z jakich rodzin, żeby on mi coś wybrał. W ten sposób to było. Nie? No i w 2011 roku kupiłem to chyba 4 gołębie, albo 6 chyba gołębi wtedy kupiłem. No jeszcze się wracają od tyłu jakieś. No, bo tu my akurat lot odprzedowaliśmy tu. Było na 93 gołębie, to ile teraz miałeś? 87 było. 7, ale z tym, że tam mógł się jakiś nie odbić, a tutaj jeszcze 2-3 jakieś mogą latać. O, są. No i wracając do tego, to
te gołębie wtedy 2011 miałem 6 sztuk, w 12 już jeden na modę, no bardzo dobrze się pokazał, to był mi chyba dwa razy pierwszy na gołębiku z tej pary gołąb i to był 25-80. Później z niego też tam mam już przodków, tam w rodowodzie można go znaleźć, to też z tego gołębie lecą. No tam jako roczny zginął na jakimś locie ciężejszym, no ale wtedy w 2012 roku znowu zakupiłem tam gołębi chyba 6. Dużo kupowałeś, bo wtedy w pierwszym roku kupiłeś ile? 6. I w drugim też jakoś też tak, 6-7. Ceny były przystępne w miarę? No w miarę przystępne, no wiadomo, no nie były to najtańsze gołębie, tak jak w Polsce, no ale to jakoś wiadomo idzie w parze z ceną, to nie ma się co oszukiwać za bardzo. Nie? I jeśli chodzi o te jeszcze, odkupiłem tu od hodowców te w tym samym roku roczne i tam kilka dwuletnich gołębi, też z chodzenia od Fabera, tylko ktoś tam likwidował. Stwierdziłem, że roczne gołębie i tam kilka dwuletnich, to tak naprawdę nie są jeszcze sprawdzone, to nie są jakieś odrzuty, nie tylko. Mhm. I z tego też się wyhodowały dobre gołębie. No i to były, i ta właśnie z tego pierwszego roku jest jedna ta podstawowa para, co teraz samica po niej była na tej olimpiadzie w Brukseli. A z drugiej pary wtedy z 12 roku, plus jeden gołąb dokupiony, wyszedł gołąb, co był złoty medal w Rumunii miał. Nie? I jeszcze miałem wtedy samiec jest 733, a samica z gniazda jest 734. I po niej w tamtym roku też była siódmoroczna Polski. Nie? A poprzednie lata po tej samicy za bardzo nie leciałem, myślałem, że jest słabsza, a potem zacząłem zmieniać pary i kojarzenia i to znacząco zmieniło. Nie? I ta samica wylatała siódme miejsce w Polsce i teraz też myślę, że gdzieś będzie miała podobne A kategorii z dwóch lat. I kolejna z tej samej pary roczna też dobrze A kategorii poleciała. Czyli z tego kojarzenia, co zrobiłeś z tych gołębi Rolanda Fabera, to było bardzo dobry, że tak powiem, strzał. Strzał. Czyli ta wiedza, dobry, którą zdobywałeś poprzez internet, oglądanie filmów, czytanie artykułów, to ci się sprawdziło. Wiadomo, gołębniki też później podglądnąłeś sobie jakąś budowę, czy sobie tak od... Znaczy gołębniki wtedy były te tutaj, ale to też właśnie oglądałem na różnych filmach, podglądałem jak to mają tam, że z tyłu jakiś tam pasek do wylatywania kurzu na dole, nie? No ruszta, wloty, wiadomo, półki, wszystko tam było gdzieś podglądnięte na tych filmach, na zdjęciach, w gazetkach, nie? Tutaj budujesz nowy gołębnik, rozumiem, on będzie też zbudowany tak już według kolejnych przemyśleń, to też będziemy odwiedzać, oglądać. No to zresztą później pokażemy, jak będzie skończony. Czyli jak, wracając do gołębi, z tych gołębi Rolanda Fabera, one ci się zaczęły sprawdzać, widziałeś to po sukcesach, które odnosiłeś, to już wyniki pojawiły się. A teraz jeszcze, co przecież do gołębi, to nie tylko gołębie, lotowanie gołębiami to nie tylko gołębie, też jeszcze karmy, jakieś preparaty, suplementy, co... Powiedz, jakie może stosujesz, ale jak też do tego, bo widzę, tak jak mówisz, na pewno też dochodziłeś poprzez swoje przemyślenia. Znaczy na początku to nie było tak wiedzy, te podpowiedzi tych kolegów też nie były jakieś tam trafne wtedy i to było różnie, tam czasem były za mocno karmione, czasem za słabo, za dużo, za mało, to nieodpowiednia karma, w sobotę na przykład było ciężko karmą karmione gołębie, to miało wszystko wpływ, że te winki tam... I też nie było jakiegoś systemu takiego prowadzenia i takiej wiedzy, bo teraz ja nie muszę tam patrzeć żadne z rozpiski, a powiedzmy jak tam ktoś się pyta coś jakiś tam, ma podstawowy plan, ale nie ma czegoś takiego, że ja jadę z tego planu wszystko po kolei. Nie? To jest, patrzę, obserwacja gołębi najważniejsza. Nie? Forma, kondycja, jaki lot się zapowiada, jak trenują, no jaką masę ciała mają, no to trzeba już umieć ocenić to samemu, bo to tak nie da się tam napisać jakiegoś programu i że ktoś tak poleci na tym samym programie. Tu pamiętam, kiedy z kolegą Andrzejem Głazikiem, tutaj akurat firma Prima po sąsiedzku, to jest też tutaj to, ile mam, 20? Nie, no mniej, no, 20 kilometrów, bo tu jesteśmy akurat w Ciechocinie, to jest troszeczkę z innej strony, nie jako Torunia, ale tam w... Lulkowie, gdzie mieści się siedziba, kolega Andrzej Głazik nam właśnie i pokazywał zawsze o karmach. On też właśnie w Ademeku mówił, że żeby plan taki zrobić, to pierwsze co, to trzeba mieć wiedzę, żeby umieć ocenić, co z gołębiem, na jakim etapie on jest i kondycji, formy, zdrowia. No. Ty tak jak oceniasz, to dajesz wtedy tą karmę, tak jak mówisz, troszeczkę mocniejszą, no, troszeczkę lepszą, słabszą. A suplementy diety też do niej tam jakieś zawsze stosujesz? Tak, no to może powiem pokrótce, to po kolei właśnie nam opowiedz, żeby jak teraz to wygląda z tej perspektywy czasu, nie? No. Jeszcze zadam to pytanie, bo karmę masz od początku tą samą, czy zmieniałeś też? Od początku nigdy nie miałem innej karmy. To sprimy. Teraz jak są, powiedzmy, już tam lepsze wyniki, to też się zastanawiałem, czy nie próbować jakichś, powiedzmy, tych bardziej rozreklamowanych zachodnich mieszanek, ale stwierdziłem, że dopóki będą wyniki, nie będę zmieniał, bo to raczej pogorsza, nie poprawię, bo to też opanowane karmienie, powiedzmy, mam. Ten rodzaj karmy nie analizuję po kolei składników wszystkich. Nie? To by raczej mi utrudniło, a mogłoby nie pomóc, tylko zaszkodzić. Dopóki będą wyniki na poziomie tam mistrzostw Polski, to karmę na pewno nie będę zmieniał. A suplementy, no to trochę tam wprowadzą jakichś nowych, coś tam, znaczy takich ziołowych dużo produktów z Anfielda, coś tam się testuje, nowe zamienia, ale tak podstawa to może
Powiem, no to tak jak teraz jest, powiedzmy, niedziela, dzień lotu. Teraz mówię, mamy akurat gołębie młode. Tak. To będziemy mówić o młodych czy o starych teraz gołębie. Znaczy to razem podobnie wygląda. Dobrze. Tam powiedzmy stare, wiadomo, na dłuższe loty trzeba bardziej energetycznie przygotować. Nie? Młode na pierwszy lot teraz to nie były praktycznie wcale przygotowywane. Tylko tak jak szły, no tam wiadomo, jakieś drożdże w tygodniu, tam elektrolit w piątek dostały, dzisiaj elektrolit po locie. Karma no, była lotowa, mieszana z dietami. To pierwszy lot jest blisko, to ja tak traktuję ulgowo go, bo no, te gołębie, czy się go przygotuje, czy nie, to on przyleci i tak podobnie, a w razie jak będzie za mocno naładowany, lot nie wypali, gdzieś gołębie pójdą w inny kierunek, to wtedy ciężko się schodzą. Już to przerabiałem w 2012 roku, dużo kolegów w tamtym roku to przerobiło, że przygotowali mocno i nie mieli gołębi, a ja nie przygotowałem i miałem 90% gołębi w domu wtedy na tym ciężkim locie, nie? W pierwszym dniu. No to w niedzielę jest tak, no to jest karma dietetyczna, dieta lekkostrawna. Plus jak chwili tam są trochę gołębie zmęczone, dłuższy dystans, to trochę zonty i super diety. I na to idą warzywa. Albo to są warzywa z leśnej doliny zmieszane, albo taki samix robię warzywny. To by było niedziela i do wody elektrolit idzie. Czy to jest lot krótki, daleki, to idzie zwykły ATP. Elektrolit ten, co mówiłeś, używasz ATP. ATP. Później jakieś, jak są dłuższe loty, 500-700, to już to daje belgasol wtedy też. Mhm. Nie? A na początku jest ten z ATP z Perimy. I to jest niedziela, poniedziałek, wtorek, środa rano. To jest karmienie dietą lekkostrawną plus ewentualnie, mówię, tam trochę zonty, trochę super diety, jeśli gołębie miały cięższy lot. Do wody idzie, no, bo przed sezonem robię kurację zawsze Orni Specjalem i BS-em. To jest robione tam 2-3 tygodnie przed lotami, czy starych, czy młodych. Nie? Starych BS. Tak, z Belgii Devert. A stare BS-a mają na jajkach, jak się zrobionego. A młode miały zrobione BS-a i później tam 2 tygodnie, gdzieś 10 dni przed lotami Orni Specjal. I później w sezonie u młodych to raczej praktycznie nic nie podaje, tam czasem jak się coś bym zaobserwował, a tak to nic, ale po pierwszym locie już od 3 lat podaje Belga Amco, to jest, poprawia trawić trochę na adeno wpływa, jeśli, bo jeśli by się coś tam złapały w kabinie i zobaczy się to w środę, to już będzie za późno, żeby coś leczyć i będzie kolejny raz zmarnowany. Dlatego wolę te 2 dni podać, niedzielę i poniedziałek, od razu im po pierwszym locie, bo to największy stres jest, najwięcej gołębi muszą się przyzwyczaić do tego stresu. A i wtedy no, na karmę idzie w poniedziałek idzie Dacohol albo Sedohol z probiotykiem i Quikorem. To rano, a wieczorem drugie na przykład. Probiotyk jaki? Jeden kap. Z Prima. Omega. Z Primy. Omega. No, Prima, przepraszam. Tak. A wieczorem Quikor albo na odwrót. A wtedy, też firmy Prima. Tak. I we wtorek idzie wtedy olejek trzaskowy albo Tran na karmę. I też rano probiotyk, po południu Quikor, albo czasem nawet razem zmieszam, jak tam umieszam cały dzień, jak nie mam czasu, nie? To zrobię więcej karmy i posypię tym i tym. I środa rano to też jest ten sam system, czy tam coś, no to żeby czymś zwilżyć karmę i ten probiotyk Quikor. To chodzi, żeby zadbać o jelita, o trawienie po locie, nie? I, a do wody, no to idą przeważnie jakieś ziołowe rzeczy, czy pójdzie propolis, poniedziałek, wtorek, przeważnie do wody propolis daje. Propolis też z Poleśnej Doliny? Nie. Nie, Priomar od Wojciechowskiego, aha, ten propolis. Piotra Wojciechowskiego, tak. Też tam mieliśmy, ma to i jeszcze ma drugie chyba preparat też taki. I kilka ma produktów, tak. To jest srebro i tam HEPAP, robok, no tam kilka, no. Ale tego najwięcej stosuję, tego probiotyku, tego propolisu. To w ten poniedziałek, wtorek na przykład pójdzie propolis, albo coś ziołowego na drogi oddechowe, przeważnie to jest eukalipsa z patrona, też poniedziałek, wtorek, może środę rano. Albo jakieś no ziołowe produkty na trawienie, coś takiego, to nie ma sam czy zakwaszać, czy tam to, czy to trzeba dać, nie? A jeśli tam mówię, czy w sezonie starych, czy młodych to zaobserwuję, to czasem pójdzie albo BS, albo Orni Specjal, nie? Ale u młodych to raczej nie zdąża, u starych chyba raz na MBS-a i raz Orni Specjal, nie? W tym sezonie. No ale to też tak widzę z tego, co to nie przesadzasz chyba z tymi antybiotykami. Nie, no to już się tak jak mówię, nauczyłem. Kiedyś to testowałem po każdym locie coś na coś tam i to... No później gołębie słabe. Pierwsze loty dobrze, a pod koniec już było ciężko, nie? I różnie z piórami to było. A i wtedy no w środę, już po południu, wieczorem daję blitzfor, 1 ml na litr wody. No to na młode teraz nie dawałem, tam na ten lot może dam troszkę, może pół mililitra, na drugi, a potem już będę dał mililitr, na stare też podaję. I w czwartek rano też idzie mililitr blitzformu na litr wody, a w czwartek po południu energia z ATP do wody. To by było jako woda. Na karma w środę, wieczór, to już jest mieszanka lotowych karm, to jest, mieszam kilka rodzajów właśnie, zonta, bomba, omega i to jest mieszane no, w zależności jak tam rozpatruję, jaki lot będzie, jaki był, jaka jest kondycja gołębi. Na karmę w środę, wieczorem przeważnie nie dostałem nic, albo co drugi tydzień jakąś multivitaminę czy B-kompleks, tam można posypać drożdżami. W czwartek wtedy
Dostajemy karmę lecytynę rano albo wieczorem. Jeśli tam maraton, to stanowi wieczorem i rano, ale bo to już jest dłuższy lot. Na przykład rano wtedy lecytynę, po południu olej. Podaję ten olej albo czoskowy, albo 7 olei z haplapsa. No i w czwartek idzie olej, na przykład wtedy już, jak mówię, na normalnym tygodniu, jakaś 500 czy tam dłuższy lot na młodę, to idzie lecytyna z probiokiem dwójką z Primy, a w piątek wtedy idzie ten olej 7 olei z siarą turbo na loty. I w piątek, w piątek do wody jest elektrolit, zawsze, czy to krótki lot, czy długi, nie? Jest elektrolit i dodaję jeszcze ziołowy, ten eukalipsy na drogi oddechowe. W sobotę to jest czysta woda, czysta karma. Karmę w sobotę, bo w piątek to jest lotowa, czwartek i piątek to karmię mieszanki, no mieszam te lotowe karmy, to w zależności od tam, mówię, od potrzeb. A w piątek jest tylko super dieta sama, no już jaszczą patakuje. To jest problem. I w piątek to jest, znaczy w sobotę super dieta, rano to jest pół dawki na gołębia. O. Zobaczmy, ładnie leci. Chyba go nie było widać, co? No nie, to tam zobacz, może. Ale przy samym gołębiku przelecił. Właśnie stare, nie mamy żadnych gołębi tutaj. Stare gołębie od razu są po lotach zamykane. I tu widzieliśmy, ptaszki mu towarzyszyły, małe skółeczki. Chyba lata jedna jest z lotu go. Krąży. No ale i w sobota super dieta, rano pół łyżki na gołębia, bo ogólnie karmię łyżkę na gołębia. To jest takie karmienie cały tydzień. Jeśli jest tam po prostu większe zapotrzebowanie, to trochę jest zwiększane. Ujmowane raczej nie jest, to łyżkę tam dostają na gołębia, nie? I to jest pół łyżki na gołębia super diety w sobotę rano i po południu, i wtedy się napiją gołębie, pojedzą, jest zawierane w poidło i pół godziny przed koszowaniem stawiane poidło i je tam garść, dwie super diety, żeby zleciały sobie coś dziobnąć i się napiły. Nie? A w niedzielę to już, tak jak mówiłem, warzywa i też tam lekkostrawna i elektroli. Tutaj cały czas jeszcze te gołębie w ciągu tygodnia oblatujesz wokół gołębi? Oblatuję dwa razy dziennie. Wygląda? Dwa razy dziennie są wpuszczane, czy młode. Oddzielnie samce, oddzielnie samice? Stare to osobno latają, i samice, i samce osobno. Młode są razem puszczane, nie? I to jest dwa razy dziennie, plus jest jeden, czy na stare, czy na młode, jest jeden trening w tygodniu, 50 km około. Zawsze, tak? Zawsze. Zawsze i to? Pomiędzy każdymi latami. To jest na podtrzymanie formy. U wdowców no to jest na, powiedzmy, podniesienie też motywacji, bo z lotu czasem przyleci samiec, pędzę czasem samica, a tu wracają gołębie razem i razem są wypuszczane właśnie. Stare samce z samicami razem, przylatują razem, przyjeżdżam tam po 15 minutach, czy po iluś są rozdzielane. I ja na młode to też wywożę, przychodzą sobie i tam są tutaj karmione. Ale raz w tygodniu są wywożone, czy stare, czy młode. A system jak to, pełnym wdowieństwem lotujesz? Pewne, tam zależy. Czasem... A eksperymentowałeś też jeszcze innymi metodami, czy to tak jest? Znaczy kilka mam takich, powiedzmy, par, na przykład miałem też jakiś zerwany, kilka skrzydeł zerwało sobie, powiedzmy, tam bokiem latało na oblotach tych wiosennych kilka sztuk, no to wtedy tam już szedł jeden z pary, nie? Bo czasem jak któreś gołębia słabszego wycofam z lotów, no to idzie ten z jednym, ale tak nie widzę różnicy, żeby lepiej leciały, czy z klasyka, jak jest te kilka sztuk, czy z totalnego. No tam, u samic to nie ma żadnego wpływu, może u samców jakieś, ale tak nie widziałem jakiejś dużej różnicy. Nie? No, ja lotuję ogólnie totalem i nie będę raczej to zmieniał. No lepiej trochę lecą mnie samice. No. Właśnie w tych drużynach i w tych, no to mało kiedy jakiś samiec się trafi, tak lepiej powtarzają samice. Ty nastawiłeś się głównie na robienie lotów na krótszym dystansie. Kategorię, tak. Tak, ale na daleki dystans też lotujesz cały czas. Jakoś lotuję, inaczej wtedy przygotowujesz coś, modyfikację jakąś wprowadzasz? Znaczy, tak jak mówiłem, wtedy idzie olej zawsze na każdy lot i jest dokładana kukurydza. Ten olej haplapsa. Haplapsa, tak. Haplapsa. Siedem olej to się nazywa. I jest dokładana kukurydza. To jest wtedy tam dokładane gdzieś, no w karmie jest 30-40% kukurydzy, te ostatnie. Ty bierzesz kukurydzę, to jest z uwagi na to, że tu masz chyba punkt nawet skupu kukurydzy, to, tak. To jest taka tutaj stąd, czy jakaś kupiona specjalna, jakaś popcorn, czy jakaś inna? Nie, popcorn nie stosuję, też czasem mam, powiedzmy, takie sobie, jak była jakaś drobniejsza i miała małą wilgotność, to sobie rozsypałem tam na strychu, żeby jej nie suszyć na suszarni, ale na niektóre loty dałem tą ze suszarni i też nie było widać jakiejś różnicy. Mhm. Jeśli chodzi o tam orzeszków, wcale nie stosuję, kiedy stosowałem gołębie, tam tak nie różnie chciały. O orzeszkach ziemnych za bardzo nie chciały jeść i nie widziałem jakichś tam efektów. Czasem w piątek wieczorem albo w sobotę troszkę tam zostanie dołożonych konopi albo słonecznika uskanego, ale to jest mało, bo niektórzy z tym przesadzają i to wtedy raczej nie procentuje na plus, tylko na minus. Jak gołębie gdzieś gołębie przylecą, nie trafią, w inny kierunek polecą, a to za wiele ich tam jest dołożone tam. Jak daje, powiedzmy, kilogram karmy, to jest tam garść dołożona słonecznika czy konopi. Mhm. To nie jest dużo.
gołębie młode, które teraz tutaj obserwowaliśmy przylot, przygotowujesz z tego, co mówisz, podobnie, bo to tak podobnie, wygląda. Tylko na te pierwsze loty to tak lżej, to mówię, tych produktów energetycznych dużo mniej, nie? I tam praktycznie nic nie dostawały takiego żadnego programu. To... A karmione, no były lotowa karma, na początku była dieta, potem lotowa karma i wczoraj super dietę jadłem. Mhm. Te gołębie młode, to tutaj one też w tygodniu mają taki sam reżim trenowania? Tak, dwa razy dziennie obloty tutaj, no około godziny latają różnie, to tam czasem polatają 30 minut, czasem godzinę ponad, nie? Przeważnie jak jasno się kręci, to lepiej trenują. Nie jest jakoś tam wymuszane, że muszą godzinę latać, czy u starych, czy u młodych. No. U mnie ile chcą, to latają. A jeśli latają 15 minut, to już by był problem wtedy. Nie? Wtedy trzeba się zastanawiać, co jest nie tak. Nie? A jeśli latają, powiedzmy, tam same dobrze trenują, samice właśnie bardzo dobrze trenowały, tam po półtorej godziny nawet w sezonie. Tylko to ma wpływ też, że nie było jakichś upałów dużych, bo jak przyszedł jakiś dzień upalny, te rany polatały dobrze tam o 5, ale po południu 18 też już ten trening był trochę pół godziny, 40 minut. Nie? To ma wpływ wszystko. Nie? Teraz zakończył się sezon gołębi dorosłych, loty młodych są, a te gołębie dorosłe przygotowujesz teraz jakoś do sezonu lęgów? Znaczy, one teraz siedzą na jajkach, bo tam już pierwsze jajka od tych najlepszych par były zabrane, porozkładane pod słabsze, teraz niosą drugie jajka i one no teraz już są tak jak na pierzenie. A po sezonie, jak zakończyłeś latać te 2-3 tygodnie temu gołębiami dorosłymi, jakieś kuracje im robiłeś? Nie, nie były robione żadne kuracje, no to uważam, że nic nie potrzeba. One się zaczęły pierzyć już? Tak, już mocno rzuciły. Od razu po kilku dniach, jak przestałem wypuszczać na obloty. Czy na pierzenie dodajesz specjalnie jakiś tam, nie wiem, kwiat siarczany, coś takiego? Nie, kwiaty siarczane stosuję. Stosuję Tauben Gold, no wiadomo, dużo witamin, coś na wątrobę, sadohol czy wydakohol. No i, ale to głównie wpływ ma też karma, trochę oleistych trzeba zwiększyć, rzepaku, tam drobnych nasion, właśnie z plimy, ta karma sneki jest myślę dobra właśnie na dokładanie. Mm-hmm. No i one po kilku dniach nie były wypuszczane, to od razu rzuciły te okrowowe pióra, nie? Dostały te wszystkie te produkty. Jeśli teraz sobie pierzą, tam niosą te jajko, chowają po jednym młodym. Chyba, że od któryś będę chciał jeszcze trzecie jajka wyciągnąć, no to już no, nie będą chować wcale, nie? To no, będzie porozkładane po dorosłu. Tam mam powiedzmy 40 par, a na gołębi będzie młodych chyba chowany z 12 par. Mhm. Tak. Czyli z tych te inne traktujesz tylko jako mamki? Tak, no bo hoduję z dobrych rodzin po najlepszych lotnikach, bo z innych nie, może wyjdzie coś dobrego, może nie. To te czy gołębie mają zostać dla mnie, czy dla kogoś będą na sprzedaż, no to żeby to były pewne gołębie, żeby to się sprawdzało. Tak samo ja rozpodawał gołębika czy przed lotami, no to ja wybieram, jest powiedzmy 50% hoduję, 50% tylko karmi od innych młode. Nie? Mhm. Czyli po prostu nie, w ogóle nie robisz eksperymentów, że tam może się sprawdzić, to może nie? To już kiedyś stosowałem, próbowałem, wyszedł czasem jakiś lotnik super, 12 konkursów latał, tam B kategorię dobrze, ale potem ciężko z niego coś hodować z rodzeństwa. To nawet jak wylata mi jakiś gołąb super wynik, ale nie jest z tych dobrych rodzin, to całe rodziny lecą, to po nim nie hoduję w ogóle. Aha. Czy dla siebie, czy dla kogoś, bo to jest takie łudzenie, może się uda wyjść. Gdzieś wtedy uchował się 10 młodych, może jeden coś tam będzie warty tak naprawdę. No tu będziesz teraz chował młode, a później będziesz jeszcze, one się skończą pierzyć, będą miały młode, jakieś kuracje będziesz robił, coś jeszcze, jakieś zaszczepienia, kiedy robisz takie rzeczy? Znaczy, chodzi o szczepienie, jest koniec grudnia, początek stycznia są szczepione gołębie. Wszystkie? Rozpłodowe i lotowe, wszystko. Tak. A młode później wiadomo jak wiadomo, są tam. Wiadomo, w oczy. No. To szczepiasz młode? Młode dwa razy szczepię. I kiedy, w jakim okresie? Przeważnie są szczepione przy odsadzaniu, chwilę przed lub po odsadzeniu i wtedy drugi raz, no tak około miesiąca drugi raz. Jakieś takie kuracje na żółty guzek nie robisz? Młode, jak już powiedzmy miałem odsadzonych tam 50 sztuk, tam przez powiedzmy tydzień, to wtedy zostały BSA na żółty guzek. No i nic więcej nie dajesz? Nie, później nie było nic robione, nawet nie odrobaczałem w tym roku, bo tam kiedyś właśnie była koba diagnostyka, bo umiał właśnie robić te badania DNA, to też zrobił, od razu zbadali głębiej i tam nic nie powychodziło. Ani grzybów, ani no tam różnych bakterii, to wszystko były sprawdzone i gołębie ogólnie zdrowe, to bez sensu je ładować antybiotykami, taka jest prawda, bo czym więcej się tego daje, to jest gorzej. Na grzyby jeszcze dostają z Centrum Zdrowia Gołębi Candivet, to podaje tam dosyć często, czy tam co drugi tydzień, czy u młodych tam właśnie raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, albo tam to jest trzy dni, tam raz na dwa, trzy tygodnie z rzędu, nie, myślę, że to dobrze działa. I gołębie są wtedy szczepione, no powiedzmy tam na przełomie grudnia, stycznia wszystkie. Przed tym dostają tam różne te produkty na immunostymulację, no tam immunodol, tam różnych firm są, to nie jest jakoś tam, że konkretnie z tej czy z tej. Ale przed szczepieniem jest to robione u każdej gołębi, tam przez tydzień dostają to. Mhm. To jest na podniesienie no, przyjmowania się szczepionki, mhm. Żeby ta odporność się wytworzyła. I wtedy jak siedzą stare na jajkach, no to jest kuracja BS-em, później przylotami jarni specjalne. A parowanie zaczynasz później tych gołębi lotowych? Znaczy wtedy? Lotowe są parowane około połowy lutego, nie? 15, 17, gdzieś tak w tych dniach.
I przeważnie pierwsze jajka od tych najlepszych są rozłożone, potem słabsze gołębie, zabrane tym najlepszym, jeszcze zabrane jakimś kilku słabszym parom, jak te najlepsze zniosą jajka, to jeszcze po jednym jest rozłożone, że karmią po jednym młodym, nie, przed lotami. I po lotach też po jednym. W rozpłodzie tam pierwsze dwa lęgi przeważnie ciągnę po dwa młode, a później już jak kolejne chowają, to wszystko jest porozkładane, powodowane. Jest połowę gołębi, co mam, to jest tylko na podkładki tak naprawdę. Te chowają po jednym, bo przy dwóch młodych te gołębie, no już tam drugi, trzeci ręk rozpłodowe nawet, bo to też jest ważne, no obciążone są bardziej, coś podłapią, jakąś chorobę, nie? A później to się przenosi na butach, na sobie, czy w powietrzu, na lotowe gołębie, na młode i jest problem. A jeśli rozpłód jest zdrowy, nie jest nadmiernie obciążany, to wiadomo też, no obciążony organizm zmęczony prędzej złapie, jak jest słabsza to odporność, prędzej coś złapie. A tak nie ma żadnych problemów z odchowem młodych. Usunąłem chyba jednego młodego, co słabi, trochę rósł dwóch, no i plus tam dwa, co były podziobane, co jakiś wszedł tam i mocno by podziobane. A tak to żaden młody nie padł, nawet na już przed odsadzeniem i jak już były odsadzone młode, nie? A deno tam przeszły takie jakby powiedzmy, troszkę złapało je. I wtedy podałem te belgamko, tam chyba po dwóch, trzech dniach poczekałem, aż trochę więcej gołębi złapie, bo widziałem to, no tylko tam nie było jakichś mocnych objawów, tylko lekkie, nie? Tam powiedzmy gorzej trawiły, zalegała im karma, któryś tam czasem rzygał, no i kał był widać już gorszy, nie? No i to na tyle, jeśli chodzi o te. Ale teraz jak masz już te gołębie, mają młode, trenowanie kiedy rozpoczynasz? Gołębi starych, tak, czy młodych? Starych. No stare, młode to mówiliśmy. No, stare to są na początku kwietnia, zaczynam gdzieś treningi. No i tak pięć razy, czy młode, czy stare, to myślę, że to jest minimum, żeby to wywieźć. I też zaczynasz od krótkiego oczywiście i mówisz, a później pod 50, 70. Pierwszy jestem około 10 km, a później kończę na 50-70 km. I to wystarcza. Czy stare, czy młode, no i wystarcza. Oprócz tego oczywiście codziennie, jak rano i wieczorem. Obloty. No i do tego idę, mówię, na jakieś tam próbny. Przeważnie mamy około 80 km próbny z kabiny. Nie? A dużo gubisz wtedy na tych czy się zdarza, jak to wygląda? Na stare to prawie nic nie ginie. To domyślam. To tam jakieś pojedyncze sztuki, przeważnie to więcej, tak jak widzieliśmy, jastrzębie przelatują, to przed lotami jest najgorzej wtedy, jak się wypuszcza od marca, nie, to dużo ginie. I tak samo po lotach, jak się kończą loty starych, zaczynają młodych, jest ten okres, że wylatują młode jastrzębie i są wtedy też nagminne ataki i starych już nie wypuszczam. To najwięcej ginie dobrych gołębi właśnie przez jastrzębie. A treningi to mało co odpada. No teraz na młode dwa pierwsze treningi wywiozłem gołębie, no blisko chyba na 10 i 18, nie, to było 14 i tam 20 km. To tak dosyć ciężko się zlatowało, przyjechałem, nie było gołębi, tam się schodziło przez kilka godzin, no ale odpadło chyba tam 8 gołębi, z czego patrzyłem, 4 są po nowych gołębiach, nie? Z moich 4. I później na kolejnym jednym tam treningu na 50 km też 4 odpadły. Przyjechałem tam, było już gołębie, brakowało tam chyba 15 i te za chwilę doleciało, 4 już nie doszły. Nie? No a z tych 4 też są 2 z nowych gołębi. Nie? No i to jest tak. Tutaj nam streściłeś po kolei, jak postępujesz z gołębiami. Ciągle widzimy, wyciągasz wnioski, oglądasz i filmy, i no czytasz. To starasz się na internet. Oczywiście to ten. Tutaj teraz, jak nawet powiedziałeś, że wprowadzasz do swojej hodowli gołębie nowe, one ci się tak aż nie sprawdzają, ale jak teraz na przykład, no wiadomo, prędzej znaczy, czy później... coś tam może się z tego pokaże w końcu, tak. Nie? Bo to po jednym, jak się wyciągnie dwa młode z pary jakiegoś mączego, to nic nie można powiedzieć tak naprawdę o tych gołębiach, to jest za mało. Trzeba więcej by było mieć. I tak jak na przykładzie tej samicy 734, no jej brat z gniazda 733, super rozpłodowiec, wydał złotą medalistkę, tam pierwszego, drugiego lotnika Polski średniodystansowych, a po niej tak nic nie wychodziło. No i z jednego łączenia w 14 roku wyszła samica, co 20 wawy latała, a w 15 roku wychowałem po niej dwa młode, później zostałem podłożony, bo była za słaba. Z tych dwóch młodych, z innym samcem, też od Rolanda właśnie, 732 tamtym samczyk. To jest Rika Kulsa, 50% Rick Kuls z Wandzena Belle, a 50% z tej jego samicy, co ta Tysona miała, 557 tam wychodzi. No to z tego łączenia już wyszedł ten siódmyroczny polski i w kolejnym roku chowałem dwa młode, bo jeszcze w trening nie wiedziałem, że tam będzie tak latać. No i wyszła samica, co ma 43 wasz, czego lot ma 18 w tym roku roczne, nie? Czyli po dwa lata po niej chowałem po dwa młode, z czego po jednym superlotniku już wyszło. To dużo zależy od parowania, no jednak. Jak tak się trafi sparą. Teraz jak ty już te gołębie, tak masz jakieś tam powiedzmy doświadczenie z tylu lat i dość szybko widzimy, wyciągasz wnioski. Masz jakieś takie swoje tutaj triki, metody takie jakieś, no... Jeśli chodzi o parowanie, czy... No wszystko, w ogóle takie, co w hodowli można zwrócić uwagę, jakoś tak gołębie jakoś lepiej motywować, czy... No, czy motywować takie, co... za bardzo nie motywuje gołębie, jeśli chodzi, nawet nie pokazuje przed lotami. To, no może z samcami trzeba właśnie popracować z motywacją, może by jeszcze lepiej samce leciały, ale też takie mam już czasu na to, wolę się zająć tak... Tak, no, tak jak do tej pory, no, że te samice jak już lecą lepiej, to niech lecą lepiej, niech wylatują te wyniki. A jeśli chodzi o parowanie, no to tak zauważyłem, bo kiedyś nie zwracałem uwagi, też chyba kiedyś mówiłem na filmie, jeśli chodzi o kolor oczu. No i duży, mały gołąb, to wiadomo, nie można jakichś dwóch wielkich sparować razem.
ale i przy kolorze oczu. Jak sprawdziłem później, powiedzmy, tam miałem cztery pary, co po nich mi dobrze lecą, już tam ileś i kolejne pokolenia i sprawdziłem kolor oczu, wszystko mają różne. Powiedzmy, czerwone oko z pomarańczowym, było szklane czerwone z pomarańczowym, z jakimś żółtawym, nie? To na, później w kolejnych latach jeszcze jak tam już przeparowałem, nie przeparowałem, na powiedzmy 10 par, co wyszło jakieś to dobre lotniki, z nich wyszły przez te 3 sezony, to było 9 na różnych oczach, a dwa tylko, a jedna para na podobnych, na pomarańczowych, takich powiedzmy takich samych. Nie? Czyli no, chyba coś w tym jest. No, jeśli mam wybór, staram się najpierw łączyć na różnych oczach. I jeśli paruję gołębie, czy to lotowe, jak będą roczne parowane, czy te nawet do lotu starsze, czy rozpół, to najpierw paruję najlepsze z najlepszymi, się staram na różnych oczach, a później to, co zostanie. Jeśli to, co zostanie, to czasem coś się z tego wyciągnie, z tych dobrych, a czasem jak podkładam po prostu i nawet nie hoduję, jeśli mają na takich samych. Są. A przy gołębiach lotowych jakieś takie swoje triki? Możesz nam zdradzić coś? Czy masz jakieś tajemnice takie? Znaczy, no chyba tak nie ma właśnie za bardzo, bo to dużo zależy od gołębi jednak, no, bo mam powiedzmy czasem te 100 gołębi czy ileś, a czemu ciągle wszystko z tych samych rodzin wylatuje te wyniki? W tym roku no, mam 5 gołębi w kategorii A, co mają od 30 chyba 4 do 40 tam kilku koeficjent z 2 lat na wystawę. Nie? No z okręgu mogą jechać 3, myślę, chyba że pojadą wszystkie 3 moje, to będę miał po 30 parę. I to jedna to jest samica, bo córka samicy 38-21, co już ona 2 lata w drużynie miałem i ona też się wywodzi, jest córką tego gołębia 25-80 z pierwszego roku od Fabera, właśnie z tej pary, co by się taki mówiłem, że 3 razy mi tam chyba pierwszego gołębiku usiadł. I po jej bracie była ta 85-07, a po 85-07 jest 9-99, czyli 11 roczny polski w tamtym roku, a już prawnuczka tej podstawowej pary, nie? No z tego... Z te same gołębie. No ta, w tym roku to jest córka tej ciemnej właśnie, co w Rumunii miała złoty medal, też ma 30 parę z 2 lat, w tym roku ma 17 w A kategorii. Ciągle się przewijają te, powiedzmy, te dwie, trzy pary od Fabera, no jedna para Lipowieckiego i jedna para od Waldka piszczały. To na te wszystkie najlepsze gołębie to 90% jest pokrewnione na te cztery które, pary. No, które z tych par, no, albo nawet na razem, które są już podwójne wnuki z dwóch stron. Nie? I tak samo ten gołąb, co wczoraj był drugi na tym wspólnym gołębiku w Danii, no to jest po olimpijce, po tej właśnie ciemnej, znaczy no po tej złotej medalistce, to jest córka, była, a sparowana była na gołębie skrzyżówki brat tej samicy, co była teraz na olimpiadzie w Brukseli, razy córka tej pary od Waldka Piszczały. A właśnie Waldka Piszczały, to z jakich gołębi miałeś? Też z olimpijczyków znaczy, podobnie? Też tam miałem tam 10 gołębi, no pff, różnie, z tamtych nie wiem, może nie trafiłem z parami, różnie to bywa, ale jedna para wyszła super. To właśnie był samczyk, to był wnuk tych jego dwóch olimpijczyków, no i tam faraona z tej rodziny, a samica to była Filipens, na, chyba na drapę, na coś takiej krzyżówka tam była, po tej samej parze, co miał na Słowację w Nitrze, tam gołębia chyba tym mistrzostwa młodych. I wtedy chyba były. Razem z Radkiem mał lepszy. Tak, tak, i chyba z Dominikiem pierwszy, chyba nawet. No, jeszcze, no, to wtedy to z tej samej pary gołąb jest. No i po tej parze mi no, super lecą gołębie. I A kategoria, i w cel, ale samica dobrze leci. Bez żadnych trików nawet. Bez żadnych trików. Czyli to, co mówisz tutaj, możemy powiedzieć, że... Duże gołębie, no wiadomo, karmienie, wszystko, ale motywacja, mówię, to tak jakiś tam wpływ może ma, ale ja za bardzo nawet nie pokazuję przed lotami. To w tamtym roku chyba raz pokazałem i nie widziałem jakiejś różnicy, żeby lepiej czy gorzej siadły. A w tym roku ani razu nie pokazałem w sezonie. No ja ta kategoria, loty przewiane, lepsze, gorsze, ale w czołówce Polski będę, no i to się liczy. Oczywiście, tutaj z perspektywy czasu to nie masz aż takiego dużego doświadczenia, ale jeżeli miałbyś powiedzieć komuś, bo to nieważne ile się ma lat, ale kiedy się hodowlę zaczyna, ile się z gołębiami będzie postępować, to jakie takie największe, jakich błędów się powinni hodowcy wystrzegać, którzy według Ciebie, którzy zaczynają nawet hodować? Ja wiem, jeśli chodzi właśnie o hodowców, jeśli o prowadzenie gołębi, no to powinni raczej nie słuchać jakichś tam, jeśli mają kogoś słuchać, niech patrzą w ogóle, czy on ma jakieś wyniki na jakimś tam poziomie, chociaż oddziału, nie? Ale lepiej samemu, jest teraz dostęp do tych filmów, internetu, różnych gazetek, można, no trzeba poświęcić czasu i analizować. Ja to sobie te pierwsze lata z tych wszystkich filmów zapisywałem, ten hodowca, ten i ten, no karmi tak, 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 podaje to, tam pokazuje, nie pokazuje i później mówię, tam wyciągałem jakieś wnioski po czasie z tego, nie? I niech lepiej każdy tak dojdzie sam do tego. Albo bo tak kogoś słuchać, no to mówię, to by musiał być już jakiś naprawdę dobry hodowca, żeby móc go tak w całości zaufać i postępować tak, jak on mówi. Ale to dużo z analizy samemu trzeba wyciągnąć, nie? A jeśli chodzi o gołębie, to mi się wydaje, że też jest najlepiej, to, jeśli od kogoś sprowadzać, to powinny być gołębie wyciągnięte z tych najlepszych rodzin, co całe rodziny lecą. Trzeba szukać takich gołębi, co leci cała rodzina, nie tam jeden czy dwa się trafi, nie?
No i najlepiej to młode gołębie, czy ewentualnie roczne, bo wiadomo, jak ktoś sprzedaje nawet jakiegoś lotnika tam 5-10-letniego, no to no coś może z niego leci, ale jeśli by jakiś był na ich super rozpołowiec, no to też raczej by go nie sprzedawał, no taka jest prawda. Czyli nie ma co eksperymentować z takimi starszymi, trzeba wziąć no raczej myślę młodsze gołębie i z takich tam, nie mówię, że to ma być ode mnie, tylko z takich hodowli, gdzie leci cała tam jakaś rodzina i z tych rodzin trzeba szukać gołębi. Nie, to nie chodzi, że to ma być od mistrza, tak jak ode mnie by ktoś kupił z tych słabszych gołębi, co nie hoduje, to ciężko mi z tego coś wyhodować. To musi być mógł mieć rodzin. Taką większą ilość, ale tak jak sam powiedziałeś, kiedy po jednym młodym ciągniesz, ale tylko z tych najlepszych, linii, co się sprawdza. I wtedy, czy ten młody zostanie do mnie, bo tak samo jak każdy ten, czy na przykład na aukcję gołębie, to każdy jeden może mógłby do mnie do rozpodu zostać. Nie? To nie są jakieś tam gołębie słabsze czy lepsze. Nie? To jest wszystko z tych dobrych rodzin i to nie ma takiej pewności na przykład po dziecku olimpijki, że wyjdzie lepszy niż tam po wnuku. Bo na przykład już z tej podstawowa para jest ta 733-304, najwięcej dobrych gołębi z tego wyszło i najwięcej w kolejnych pokoleniach. No to córki, no tam super, no złoty medal, tam piąta, pierwsza, druga, 7 dystansowych. W tym roku samczyk też ma 3 loty, mówię, 6 koeficjent roczny do A, tam później nie dokręcił się, 1 lat go nie włożyłem, ale mniejsza z tym, jest tam dużo innych. Ale to już jest z 13 roku pierwsza samica, 1141 też ją tam miała super wyniki. Potem 14 roku, czyli już wnuczka tej podstawowej pary, też jest na ogólnopolskiej, u mnie w drużynie, to jestem 7 w Polsce. Za rok córka jej z 15 roku, 999, czyli już prawnuczka tej pary, jest 11 w Polsce, czyli w tamtym sezonie. I w tym roku już córka tej 99, czyli praprawnuczka tej pary jest, no w drużynie w kategorii będę miał, co to będę gdzieś tam no, w czołówce Polski. Czyli widać, że już każde kolejne pokolenie, jeśli dobrze się paruje, to wychodzi coś dobrego. No to nie jest, że tam tylko jeden rocznik wyleciał, a reszta nie leci. Czyli widzimy w swoim przypadku, to niekoniecznie trzeba szczęście szczęściem, ale też temu szczęściu trzeba pomóc i właśnie... No na pewno. Już widzę, jakie są rodziny, jakie jest każde kolejne pokolenia i mówię, tak jak paruję, najpierw paruję to, co chcę, najlepsze, a resztę, no jak zostanie mi jeden dobry, jeden słabszy, to już po nim się nie hoduje. Jeśli tylko jest podożono. O tych wolę wyciągnąć 2-3 razy jajka, o tych gołębi. A jeszcze może z tą podpowiedzią, bo tak jak mi teraz naszło, jeśli chodzi o te jajka. Jeśli chodzi o gołębie przed lotami, bo niektórzy mają duży problem z parowaniem się samic. Zamykają coś tam, no różne problemy są. Ja z tym nie mam żadnych problemów. W tym roku jedna samica zaczęła troszkę tam udawać samca, ale akurat to była ta samica nielotowana, poszła odsadzona do rozpodu i żadnych jajek nie zniosły gołębie. A są normalnie i półki, tylko takie zamknięte u samic w gębiku. A mi się wydaje, najwięcej daje to, że jest przed pierwszym lotem, przed lotami są raz zniesione jajka, przeważnie jest jeszcze te najlepsze, jakieś tam, co się zabiera, żeby było gdzie podłożyć, są drugi raz jajka. I jeszcze w kwietniu, jak odchowują te młode, przy tych młodych niosą trzeci raz jajka gołębie. No to 3 razy przed lotami mają zniesione jajka i to jest na w połowie kwietnia te trzecie jajka. I to nie ma żadnego wpływu na loty, nic nie obciążono, widać po wynikach. Już te kilka lat robię. I te samice zniosły 3 razy jajka, jeszcze ostatnio w kwietniu odchowałem łódkę i nie parują się, nie ma problemu z parowaniem. Tylko no, nie można jakoś tam mocno karmić. Mówię, no poniedziałek, wtorek, środa rano to jest dieta lekostrawna. Nie? I nie można przesadzać, to łyżka na gołębia. Jeśli tam czasem są bardzo głodne czy coś, to troszkę dosypuje, wiadomo, pod koniec tygodnia. Czyli widzę, to żadne takie cudowne krople, jakieś nie, specjalne te, to nie wierzysz. Myślę, że nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. To tam... Hodowcy często by chcieli właśnie to, co ty mówisz, tą pracę hodowlaną, to jak mówisz, to zajmowanie ja, się. Ja teraz po czasie wiem, ile to trzeba czasu poświęcić, pieniędzy na pewno na produkty, na gołębie, ile czasu poświęcę, nie wiadomo, nie można gdzieś tam jechać na wakacje, jeśli ktoś ma jakoś na pomocnika, ale ja się sam zajmuję hodowlą, więc widzę, ile, no, ile to wszystko kosztuje. Na razie nie masz żony, także rozwód ci nie grozi, no, ale co najwyżej pozostanie w stanie bez żennym, jakby cię porzuciła, jak ten, bo tak jak powiedziałeś, to wymaga bardzo dużo, tak jak ty jesteś sam, bo hodowcy często też mają kogoś do pomocy, ty jesteś sam, tata, tutaj podejrzewam, że jakbyś tam jeden dzień wyjechał, coś by dał jeść? No, może by sypnął i tak. Może by sypnął, ale on raczej by tylko tak popatrzył, no może, ale tak jak tu mówisz, to dozowanie karmy, suplementów, obserwacja gołębi. Obserwacja, bo jeśli coś się zaczyna dziać, jest coś mówię, podłapią deno młode, czy coś nie tak, skałem, no to trzeba od razu reagować, bo jak się za długo poczeka, to... też może być za późno. A reakcja polega na tym też, że dajesz do badania jakiś, masz jakiś harmonogram, że badasz je regularnie znaczy, w roku? Nie, aż tak tam nie badałem. Mówię, czasem gdzieś się tutaj zbadało, teraz ostatnio byli z tej Koby właśnie te też zbadali. No i mówię, tam nic nie powychodziło groźnego. I tam czyli badania robisz tylko tak, jak jest doraźnie, jeżeli widzisz, no, to słabsze, czy coś by się działo. Ja tak? Bardziej chyba myślę, że umiem tam ocenić, powiedzmy, po kondycji gołębi, po formie. Jeśli jest wszystko dobrze, wiadomo, pierze, młode się chowają, wszędzie dobry kał, gołębie dobrze trenują, no czołowo się dają z lotów. No to co, nie ma co za bardzo wyszukiwać wtedy. Jeśli tam coś by się działo, to wtedy trzeba szukać problemu. Nie?
A tak, jeśli tam wyjdą na gdzieś badania, jakieś tam w gronkowie, czy streptokoki, tam czy coś wyjdzie, jak gołębie dobrze lecą, to bakterie żyją w gołębie, tak jak w każdym organizmie. To nie jest tam, że musi być wyjałowiony, że nic nie może być. Jeśli jest dobra kondycja, wszystko w porządku, zdrowie, to nie ma co za bardzo wyszukiwać. Kombinować z antybiotykami zwłaszcza, bo możemy więcej szkody narobić. No później przyjdzie taki czas, że coś się podłapie, a jak się poda ten i lekarz, bakterie będą już odporne. Tracimy wtedy. I wtedy to już jest praktycznie, hodowla zmierza ku końcowi. Ty na szczęście zaczynasz tę, powiedzmy zaczynasz, no bo 25 lat, jak o tym mówiliśmy, masz sukcesy. Wierzymy, że w przyszłych latach też to będzie, no i że to, co teraz materiał, który tutaj nam zaprezentowałeś, opowiedziałeś o swojej hodowli, też nie jeden hodowca z niego skorzysta z pożytkiem dla siebie, dla swojej hodowli. No, miejmy nadzieję. Czy coś jeszcze chcesz dodać może jakimś hodowcom już o tych błędach, co już słyszeliśmy, może teraz na jakichś takich pozytywnych jeszcze rzeczach, nie tyle co błędach, co by miał zrobić ktoś, żeby na przykład zacząć z większymi sukcesami hodowlanymi. No na pewno trzeba się zająć gołębiami, to poświęcić dużo czasu na te regularne karmienia, obloty, no, ten trening raz w tygodniu, żeby przed lotami minimum 5 razy wywieźć te gołębie, czy stare, czy młode, bo to już ma duży wpływ później na ich psychikę, bo jak gołębia się raz wywiezie, da się go w kabinę, to on tak naprawdę jeszcze nie wie, o co chodzi w tym ten młody, nie? Myślę, że to z 5 razy muszą być wywiezione, ja tak w tym roku wiozłem 7 razy młode, stare chyba 6 razy, plus tam jeden trening stare, czy młode ciele z kabiny. Coś takie jest, no. Minimum przekroczone, mówię. 5 razy to tak myślę, że minimum. To nie chodzi, żeby to były jak nie wiadomo jakie długie odległości. No tak do 50 km myślę, że trzeba jechać, nie? Ale to chodzi, żeby orientacje gołębie się nauczyły szybko łapać, nie? Kierunek do domu i żeby wiedziało, o co chodzi, że mają lecieć. A jeśli chodzi o takie, powiedzmy, podpowiedzi, no to co mówiłem, no, trzeba poświęcić czasu, karmienie regularne, obloty i ten trening w tygodniu, no i pracować z dobrymi gołębiami. Podpatrzeć sobie, mówię, u kogoś może jakiś system podobny, coś u siebie spróbować wprowadzić, podobnie prowadzić te gołębie jak ktoś. No i szukać różnych tam, powiedzmy, ja też cały czas obserwuję wszystkie filmy, oglądam, jakieś tam gazetki też czytam i no, patrzę się, co ktoś coś robi, może coś się uda jeszcze poprawić. No, jeśli się nic nie zmienia, nie sprowadza nowych gołębi, nie szuka, no to prędzej czy później okaże się to za mało. Tak to się mówi, kto stoi w miejscu, ten się cofa. Ten się cofa, no, taka jest prawda. Tutaj zobaczmy, kolega Tomasz pełny optymizmu. Pierwszy lot teraz mieliśmy na gołębie młode, one bardzo ładnie weszły, bardzo chętnie sobie chętnie hodowcy na pewno oglądną, jak zobaczą, jak... No to już chyba wszystko będzie teraz. Popatrz, zobacz, rzeczywiście my tu rozmawiamy, a tutaj akurat dwa gołębie teraz siadły tam, to będzie wszystko, bo... No, 90... no może jednego, czy coś. No, tam coś może nawet nie odbity był, ale to no. Chyba... Ale aczkolwiek po tej ilości to chyba wszystko było już, widzimy, odbity. No, może tak być. No dobrze, bardzo dziękujemy koledze Tomaszowi, na pewno jeszcze raz go będziemy odwiedzać, a liczymy, że materiał, który tutaj zarejestrowaliśmy z pożytkiem dla niejednego hodowcy będzie wykorzystany. Może podam jeszcze numer telefonu, jak właśnie, też by się chciał właśnie, coś zapytać, bo tak może ktoś nie zrozumiał czegoś dokładnie. No to jest 661-384-942. My na filmie go też zamieścimy i pod filmem, żeby mógł każdy sobie, kiedy będzie miał jakieś pytanie, coś do się kolegi tam można dzwonić, postaram się doradzić. O których godzinach w nocy też, czy nie? No to trzeba różnie próbować. Dobrze, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dobry lot.